Lato sprzyja zakochiwaniu się. Toteż Miejski Ośrodek Kultury zaprosił Tomaszowian do udziału w dwutygodniowych warsztatach międzypokoleniowych pod ciekawą nazwą Wakacyjny romans z teatrem. Uczestnicy projektu dzięki zajęciom zakochali się oczywiście w teatrze. Projekt trwa od 20 sierpnia do 2 września. Grupy są dwie, wokalno-aktorska oraz aktorska. Grupę aktorską prowadzi pani Karolina Suchodolska, aktorka, instruktor teatralny. Grupę muzyczną prowadzi pani Karolina Cysewska, wokalistka, we współpracy z panią Karoliną Krupińską, która prowadzi u nas sekcję wokalną Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 28 sierpnia uczestnicy wakacyjnych warsztatów w Barnym Korowodzie ruszyli ulicami naszego miasta. Dzisiejsza parada jest formą promocji, bo będziemy rozdawać ulotki, bo jeszcze mamy wolne miejsca na wydarzenie, które odbędzie się teraz w niedzielę, czyli na podsumowanie projektu oraz koncert Doroty Lanton. Także serdecznie zapraszamy, bilety są w cenie 8 zł, więc cena jest bardzo symboliczna. Można jeszcze nabyć w Miejskim Ośrodku Kultury. O 17 we Włókniarzu w niedzielę występujemy. A dlaczego Ciuchcia? Co to jest? Ponieważ spektakl, czy podsumowanie projektu odbywa się na dworcu. Rzecz dotyczy stacyjki, na której podróżni zatrzymali się w bardzo dziwnych okolicznościach. Jako że się zatrzymali, oczekują, są zmęczeni, zaczynają się poznawać, zaczynają rozmawiać o różnych historiach miłosnych i w ten sposób spędzają czas. I o tym będzie spektakl, bo spektakl będzie w połowie z tekstów, z etiud, ale i z piosenek. Niecodzienny widok pociągów wzbudzał spore zainteresowanie mieszkańców Tomaszowa. Nasuwają się na myśl słowa znanej piosenki. Jedzie pociąg z daleka, na nikogo nie czeka, konduktorze łaskawy zawieź nas, oczywiście do Miejskiego Ośrodka Kultury.